z książki do nabożeństwa mojego pradziadka na Adwent. A to wiedząc czas, iż jest godzina, abyśmy już ze snu powstali. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. W godzinie porannej anioł stąpił z góry do pokornej panny Dawidowej córy i powiada: Panno, zrodzisz syna. Tyś błogosławiona i niepokalana, w skarbcu Twego łona poczniesz Twego Pana, Zbawiciela świata, Syna Boga. Panna przelękniona rzekła: niech się stanie, Tobie poświęcona, wiekuisty Panie. Twoja tylko jestem, służebnica. W ten czas napełniły świętych duchów głosy pieśnią wielkiej siły ziemię i niebiosy. Chwała Tobie, Panno, niezrównana.